Także proszę Państwa, dzisiaj jeszcze dużo ciekawych rzeczy, 8 lutego 2017 roku. Dlaczego tylu złodziei pod krawatem, rzekomo przyzwoitych, rzekomo poważnych ludzi kręci się po Warszawie i że dlaczego ludzie tak gapią się oceniająco w sposób taki krytyczny, jakbyś ty może wymordowała im całą rodzinę w czasie wojny, a przecież ludzie krótko żyją i ci, którzy wojnę pamiętają, to prawie ich wcale nie ma. No najlepiej to mają świadkowie Jehowy, bo tak, nie biegają po sądach, nie mszczą się, są bardzo mili, bardzo dobrzy i dużo w głowie mają po kolei, klepki mają po kolei poukładane pod sufitem, jako że mówi się, że mądry głupiemu ustąpi, czyli że co? Że mają dużo psychologii, dużo mają mądrości w głowie. Klepki nie po kolei. Państwa zobaczą, ludzie mają, którzy mają mało psychologii, biją się, kłócą, jak ten kapelusz, który ma jeden taki wichajsterek, nie w tę stronę, zaraz poprawimy. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Mało kto wie, że w Biblii jest bardzo dużo psychologii, że w Biblii, samej Biblii, jest bardzo dużo mądrości, że nie potrzeba żadnych uniwersytetów, ani Uniwersytetu Warszawskiego, który jest mniej niż zero, ani innych uniwersytetów, bo ja przecież studiowałam też na katolickim, nie lubelskim, tylko Akademii Teologii Katolickiej na Dewajtis 5. Ja w wielu innych miejscach też jeszcze studiowałam, ale no nie chcę za bardzo opowiadać tych rzeczy, czy o tych rzeczach, no bo po co? Po co? Ja mam bardzo dużo rzeczy wygrzebanych w Piśmie Świętym, z Pisma Świętego, wykopanych, tamże znalezionych w Piśmie Świętym. I dlatego też nawet i Salomon prosił Jahwę nie o złoto, nie o pieniądze, nie o srebro, tylko o mądrość. Tam jest mądrość. To co ludzie, że zaczęli na Biblię się gapić z góry, oceniająco, krytykująco, wyrzucili w sumie Biblię do śmietnika. Czy słusznie? Oczywiście, że nie. A podejrzewam, że jako słudzy diabła to dobrze są uparci, zacietrzewieni, tak, żeby Biblii nie czytać, bo sobie ubzdurali, że jakieś tam może głupoty są, przepraszam bardzo, głupoty to może prędzej są w brewiarzu, głupoty to są może prędzej w twojej książeczce do nabożeństwa, a są, brama z kości słoniowej, módl się za nami, wieżo Dawidowa, módl się za nami. Ja wiem, że w średniowiecznym kościele ożyły laleczki, babeczki, różne takie postaci rzekomo biblijne, które na ołtarzach lewym, prawym, bocznym, środkowym poruszały się w takt muzyki i mówienia i wznoszenia się słów znaczeniowo, impulsyjnie, impulsywnie i pod każdym innym względem, proszę Państwa. Jak to tematycznie omawiamy coś w przemówieniu, to napięcie rośnie impulsywnie. Napięcie rośnie. Ksiądz tak mówił, że wszyscy na parafii płakali. Ksiądz tak mówił, proszę Państwa. Jak pewnego razu w Anglo-Ameryce Białystok na Piasta w parafii Świętego Ducha ksiądz Andrukiewicz mówił, jak to Jezus przebrał się za żebraka. No bo oni tak się na siebie krzywo gapią, a że ta źle ubrana, a że ta za bardzo ubrana, a że ta źle wygląda, a że zawsze coś krytycznie. No to Jezus wziął się, przebrał za żebrak. No zobaczymy, co tam się będzie działo. No to jedna baba go oblała pomyjami, tak jak rodem rycina ze średniowiecza. No to proszę Państwa, parafia płakała. Wszyscy płakali, jak to potem było, że właściwie Jezus Chrystus, gdy ona płakała, prosiła i żebrała, nie przyjął jej do Królestwa Bożego na ucztę. Nie przyjął tej kobiety, pomimo, że była porządna, dobrze ubrana, szlachcianką była z rodu Dawidowego.
Jezus Chrystus nie przyjął tej kobiety. Dlaczego? No właśnie dlatego.